rusza rok akademicki. To dla miasta zawsze ważny moment. Oczekujemy powrotu studentów, pracowników uczelni. Dla nas to zawsze też taka mobilizacja do podejmowania nowych wyzwań, bo zawsze to powtarzam, dla mnie Opole bez środowiska akademickiego to by było zupełnie inne, smutne miasto. Stąd bardzo mocno naciskam na to, żeby miasto blisko współpracowało z uczelniami i postawiliśmy sobie wspólnie z rektorem Tukiendorfem taką kolejną poprzeczkę do przeskoczenia, kolejny płotek do przekroczenia. Chcemy zbudować halę lekkoatletyczną, która będzie służyła całemu środowisku studentów, szczególnie Politechnice, która kształci studentów wychowania fizycznego. Obok dzisiaj funkcjonującego basenu taka hala mogłaby powstać. I myślę, że to jest kolejny dobry powód do tego, żeby zauważyć tą dobrą współpracę między Politechniką a Opolem, a miastem i po Instytucie Fraunhofera, który w tym roku został utworzony. Myślę, kolejna instytucja, która przysłuży się miastu i uczelniom. Quod bonum felix faustum fortunatum quaesit. Wchodzimy w 51. rok akademicki naszej uczelni, uczelni technicznej, jedynej uczelni technicznej na Opolszczyźnie z jej pełnymi prawami akademickimi. Wchodzimy z nowymi pomysłami, które już wdrażamy w postaci Centrum Badawczo-Rozwojowego Instytutu Fraunhofera, ale także z tym, co zapowiedzieliśmy, czyli z możliwością współpracy z Politechniką Kijowską w ramach otwarcia kierunku lotnictwo i do czego jesteśmy zdecydowanie przygotowani. Myślimy także o wzornictwie przemysłowym, o kierunku, który byłby dedykowany nowo powstającej firmie, która zatrudniać będzie ponad 700 osób pracujących przy właśnie wyposażaniu kokpitów samochodowych, kierownic i tak dalej. To na pewno szczególna chwila i dużo radości, ponieważ wracamy do szkoły, a to zawsze cieszy, wracamy do nauki, do dydaktyki. My dawni partnery z Politechniką Opole. Jesteśmy dawnymi partnerami z Politechniką Opolską i teraz podpisaliśmy umowę o współpracę w ramach programu Erasmus+. Ten program pozwoli zorganizować wymianę między uczelniami na najbardziej perspektywnych kierunkach nauczania. Ale najważniejsze dla nas to, żeby nasza młodzież ukraińska stała się częścią społeczeństwa europejskiego, ta europeizacja młodzieży. Internacjonalizacja jest kluczem, dlatego że bez niej nie jest możliwa ani prawdziwa autonomia, ani prawdziwa doskonałość. Nie można się rozwijać w warunkach polskich, trzeba się rozwijać w warunkach światowych. I dlatego Fundacja Edukacyjna Perspektywy wspólnie z Komisją do Spraw Współpracy Międzynarodowej KRASPU, którą kieruje pan rektor Tukiendorf, prowadzi program Study in Poland. My staramy się promować na całym świecie polskie szkolnictwo wyższe i zapraszać studentów z zagranicy do studiowania w Polsce. I mamy sukcesy. To wygląda znakomicie. Z roku na rok zwiększa się liczba obcokrajowców w polskich uczelniach. W roku akademickim, który minął, było ponad 65 tysięcy studentów zagranicznych, z czego ponad 35 tysięcy Ukraińców, czyli Ukraińcy to jest ponad połowa wszystkich obcokrajowców w Polsce. To jest bardzo pocieszające, dlatego że no jest to logiczne, że z krajów sąsiednich przyjeżdżają do nas studiować osoby, czyli uznają, że nasz poziom naszych uczelni jest na pewno nie niższy niż u nich. Yeah.